Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony piątek, 9 lutego 2024 roku, Sejm przyjął specjalną ustawę, która przedłuża szczególne rozwiązania dotyczące osób, które przybyły na terytorium Polski w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Te, szczegół, te szczególne rozwiązania dotyczą tych Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku i mają zostać te rozwiązania przedłużone do 30 czerwca bieżącego roku. Na ich podstawie Ukraińcy dalej mogą. Legalnie mieszkać w Polsce, pracować czy pobierać świadczenia socjalne. Pracodawcy, którzy zatrudniają Ukraińców, także mają robić to na podstawie tej spec ustawy legalnie. Zatem Ukraińcy mają mieć zapewnioną opiekę zdrowotną, dostęp do edukacji oraz do pełnego pakietu. Pomocy socjalnej. Chodzi tutaj m.in. o świadczenie 800 Plus na dziecko, 1000 zł przez rok po urodzeniu dziecka i 300 zł jednorazowej pomocy dla każdego. Sejm zdecydowaną większością głosów poparł te spec ustawy, mimo tego, że systematycznie w społeczeństwie polskim maleje. Przyzwolenie na tego typu rozdawnictwo publicznych pieniędzy. Jeżeli chodzi o te sondaże, które są upubliczniane, no to wystarczy chociażby przywołać ten ze stycznia, gdzie w stosunku do kwietnia 2022 roku ta grupa zwolenników takiej szerokiej pomocy zmniejszyła się o 12%. 12%. Natomiast widzimy, że za tymi trendami społecznymi, za tymi na nastawieniem społeczeństwa wcale nie idą decyzje polityków. Co więcej, w mediach głównego nurtu w bieżącym miesiącu, w lutym 2024 roku rozgorzała debata, czy Ukraińcy powinni mieć prawa wyborcze w podczas wyborów samorządowych. Co więcej, staranie o takie prawa wyborcze zapowiedział związek Ukraińców. W Polsce. I warto tutaj zacytować prezesa Związku Ukraińców w Polsce, pana Mirosława Skurkę, który powiedział: cytuję W Polsce przebywa stale około 2 milionów obywateli Ukrainy. W większości tu pracują i płacą podatki. Jest wśród nich wiele osób aktywnych społecznie, a ich potencjał mógłby być wykorzystany z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców polskich miast i wsi. Dlatego właśnie korzystne byłoby przekazanie czynnych i biernych praw w wyborach samorządowych obywatelom ukraińskim z zalegalizowanym pobytem w Polsce. Odpowiadało, odpowiadałoby to wymogom obecnej sytuacji geopolitycznej i wspólnemu zagrożeniu ze strony Rosji. Na razie nie prowadziliśmy na ten temat oficjalnych rozmów z polskim rządem, ale mamy nadzieję, że władze zechcą wysłuchać naszych postulatów i rozpoczną na ten temat społeczną. Dyskusję. Koniec cytatu. Nie mam, szanowni państwo, co do tego żadnej wątpliwości, że obecnie tego typu informacje, tego typu propozycje, tego typu pomysły są umieszczane w przestrzeni publicznej, w mediach głównego nurtu, jako swoisty balon próbny, jako swoisty papierek lakmusowy. To jest tak naprawdę wstęp. Do tego, o czym już wielu tak naprawdę komentatorów, wielu publicystów mówiło w roku 2022, te wszystkie koncepcje stworzenia jakiejś federacji polsko-ukraińskiej, jakiegoś wspólnego państwa polsko-ukraińskiego, naturalizowania migrantów ukraińskich przebywających w Polsce, to jest, to jest tak naprawdę ciąg dalszy. Ciąg dalszy tego bardzo negatywnego trendu, który, którym jest rozbijanie homogeniczności etnicznej, czyli jednorodności etnicznej państwa polskiego, zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Sytuacja niezwykle niebezpieczna, wystarczy przypomnieć czasy II Rzeczypospolitej i tego, jak ogromnym problemem były mniejszości narodowe w tamtym państwie, czym się to kończyło. Kończyło się to licznymi przestępcami. Przestępstwami, przestępczością zorganizowaną, a także działalnością terrorystyczną różnych radykalnych grup. Państwo polskie miało ogromne problemy z poradzeniem sobie z taką przestępczością. No i niestety, sytuacja, w której członkowie mniejszości narodowej próbują wmówić społeczeństwu polskiemu, wmówić członkom narodu polskiego o jakimś rzekomym, cytuję, wspólnym. Wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji, jest, absolutnie, jest to absolutnie niedopuszczalne. Tego typu głosy są absolutnie niedopuszczalne, tego typu, można powiedzieć, narracja, tego typu propaganda mająca przekonać Polskę, że Polska jest w sposób równy Ukrainie zagrożona ze strony Rosji, no jest to absolutnie, jest to absurd geopolityczny. Jest to absurd geopolityczny, to co powiedział prezes Związku Ukraińców w Polsce nie ma, Absolutnie pokrycia w rzeczywistości. Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Rosja nie ma żadnych roszczeń w stosunku do mniejszości rosyjskiej w Polsce, jeżeli chodzi o prawa tejże mniejszości, czy egzekwowanie takich praw i tak dalej, i tak dalej. To są dwa, dwie różne zupełnie sytuacje geopolityczne. To jest zresztą ta fałszywa. Narracja, którą słyszymy od 2022 roku, że najpierw Ukraina, potem Polska. No, przecież wystarczy spojrzeć na granice Polski z Rosją, na granice Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To jest ponad 600 kilometrów i doskonale wiemy, że żołnierze rosyjscy stacjonują na ponad. Właśnie 600 km granicy z Polską, nie gdyby, chcieli, gdyby Rosja chciała rozpocząć wojnę z Polską, wcale nie musiałaby tego robić od Ukrainy, nie musiałaby rozpoczynać od Ukrainy. To jest, to jest tak naprawdę jedno wielkie kłamstwo. Bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ ta, także taki wariant, taką opcję. Przyznania praw wyborczych Ukraińcom w wyborach lokalnych dopuszcza, dopuszcza Unia Europejska. Też musimy sobie tutaj zdawać sprawę, że choć dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, to Unia Europejska nie zakazuje przyznawania takiego prawa cudzoziemcom w tak zwanych wyborach lokalnych, czyli właśnie w wyborach samorządowych. I biorąc pod uwagę fakt, że migranci z Ukrainy. Do 30 czerwca bieżącego roku będą mogli swobodnie korzystać z bardzo wielu ułatwień w osiedlaniu się, w podejmowaniu pracy, w uzyskiwaniu, o czym wspomniałem już, świadczeń socjalnych, i to dzięki tej, tej ustawie przyjętej w ubiegły piątek to niewątpliwie jest to, jest to czynnik powodujący powodujący ułatwienia w pozostaniu w Polsce na dłużej właśnie dla tej mniejszości, mniejszości narodowej. I tu oczywiście patrząc na działania Związku Ukraińców w Polsce widać te starania, widać te różnego typu zabiegi lobbingowe, zabiegi takie w obszarze przekonywania do tego, aby przyznać Ukraińcom, Ukraińcom te, te prawa wyborcze. Natomiast no, też trzeba jasno powiedzieć, że że wprowadzenie praw wyborczych dla obywateli Ukrainy, czy w ogóle dla cudzoziemców bez, polski, bez polskiego obywatelstwa wymagałoby zmiany kodeksu wyborczego. Ten kodeks na dziś gwarantuje prawa wyborcze zamieszkałym w Polsce obywatelom krajów Unii Europejskiej i obywatelom Wielkiej, Wielkiej Brytanii. Natomiast, natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że prawo Unii Europejskiej nie zabrania rozszerzania praw wyborczych na obywateli innych krajów, właśnie spoza Unii, spoza Wielkiej Brytanii także, o ile nie narusza to unijnych zasad tak zwanej solidarności i lojalności i poszanowania wspólnego, wspólnego interesu. I to jest właśnie, to jest właśnie ta, ta, ta luka, którą Między innymi Związek Ukraińców w Polsce chciałby wykorzystać. Tym bardziej, że w krajach Unii Europejskiej już też cudzoziemcy spoza, spoza Unii też posiadają prawa wyborcze w różnych państwach na różnych, na różnych zasadach. Co interesujące, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, to jednym z pierwszych, którzy podniósł w ogóle ten temat głosowania w wyborach samorządowych osób spoza Unii Europejskiej był Profesor Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości. Stało się to w 2022 roku na łamach gazety wyborczej. Wówczas profesor Bodnar w swoim felietonie napisał: cytuję. Jeśli nie będą mogli pójść do wyborów, to będą z nami żyli i mieszkali, ale zostaną pozbawieni w sytuacji milczenia. Koniec cytatu. No, ewidentnie w 2022 roku Adam Bodnar poparł kwestię przyznawania praw wyborczych w wyborach samorządowych właśnie Ukraińcom, ale nie tylko, także in, obywatelom innych państw spoza Unii Europejskiej. I widać jak misternie jest, można powiedzieć, tkana ta sieć zwolenników tego typu rozwiązań. W mojej ocenie są to rozwiązania niezwykle szkodliwe, niezwykle sprzeczne z polskim interesem narodowym. Wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym, że wielkim dobrodziejstwem historii była homogeniczność etniczna Polski po roku 1945 roku. Czyli, już nie powtarzanie tych błędów z okresu I i II Rzeczypospolitej, i ta dywidenda pokoju, i ta dywidenda spokoju, którą mieliśmy i mamy. Póki co jeszcze w, w, w Polsce, patrząc w porównaniu na przykład na kraje skandynawskie, na Niemcy czy na Francję, gdzie ta ogromna migracja, gdzie ta koncepcja multiculti no, tak naprawdę wywraca do góry nogami porządek społeczny. W Polsce, tak naprawdę, jeżeli nie zatrzymamy tego trendu, jeżeli nie zatrzymamy tego szaleństwa, jakim jest niekontrolowana migracja, jakim jest. Przyznawanie, czy plany przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom, czy właśnie tego typu koncepcje multikulturalizmu, no. Będziemy mieli do czynienia dokładnie z tym, co widzimy na przedmieściach Paryża, czy w Skandynawii, czy w Niemczech, strefy tak zwane no-go no zone, czyli tam, gdzie nawet policja boi się, boi się wjechać, to przemieszanie etniczne no zgodnie z. Teorią cywilizacji, którą stworzył profesor Felix Koneczny, no nie może się po prostu udać. Nie można być cywilizowanym na dwa, na dwa sposoby. Tam, gdzie istnieją co najmniej dwie cywilizacje, dochodzi po prostu do tarć. To zresztą potwierdziły, potwierdziły badania wielu innych historyków zajmujących się cywilizacjami. Jeżeli chodzi o wiek XX, to nie tylko, nie tylko badania w tej części Europy, ale chociażby warto przypomnieć badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Samuela Huntingtona. No Wiemy doskonale, czym to się kończy. Widać te przykłady z zachodniej Europy, z krajów skandynawskich. Widać tę postępującą poprawność polityczną i obawy nawet przed podnoszeniem tego typu tematu, tematów w mediach głównego nurtu na zachodzie. Tym bardziej warto tutaj bić na alarm, warto tutaj podnosić te zagrożenia, te zagrożenia, jakim jest niewątpliwie zburzenie Homogeniczności etnicznej państwa polskiego, czy próby zburzenia homogeniczności etnicznej, no i właśnie przyznawanie praw wyborczych obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej. To jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.